mamy dzień trzeci i jedziemy do Muzeum Frida Kahlo. Ja się jak smakuje? Jeszcze nie wiem, ale wieczę jak głowę nachylam. Ale miejscóweczka fajna. Uliczne jedzenie to podstawa po prostu. No i dotarliśmy do muzeum. Która to godzina jest? 9.40. 9.40 jest, ludzi pełno. Jak widać, wszyscy czekają, żeby się wbić. Za moment. Ale przecież tu jest Wi-Fi. No i co? Kupimy ten bilet? Dotarliśmy pod to muzeum, ale może być lekki kłopot, bo wszystkie bilety chyba na 2 dni są wyprzedane, więc nie wiadomo, czy się dziewczynom uda zakupić bilet, bo jak widać, raczej chyba wszyscy ci, co kupili, to przyjdą tutaj. Zobaczcie, mamy to muzeum. Zaraz pytamy dziewczyn, jakie nastroje. No i co, jakie nastroje? Justa, jakie nastroje? Czyli co, partyzant? Na 9. Są najbliższe bilety. Na 9. A no to możesz Alinie wysłać, jakby chciała tu przyjechać, bo oni tu będą, żeby już sobie bilety kupili. Żeby tam próbę ochoty. Taka sytuacja. Chcę jeszcze zapytać pani o to. Czekaj, zaraz coś wybiorę. No wybierz 3 ładne. Tak to właśnie wygląda w dużych miastach w Ameryce Południowej. Ostatnio jak byliśmy w Brazylii, dokładnie ta sama sytuacja w Rio. Zamknęli w niedzielę ulicę, żeby ekipa mogła jeździć na rolkach, rowerach i tego typu sprawach. Wydawałoby się, że pod mostem to tylko bezdomni mieszkają, a to nie. Volkswagen sprzedaje swojego auta spod mostu. Pan ładnie zatrąbił mi. Jest pięknie. Okiem tylko na ceny w sklepie, na szybko dzisiaj. Więc nie są wcale wygórowane. Spoko. Mega wszystko zaopatrzone. My zaraz biegniemy jeszcze na dział z rumem. W sumie to byśmy tu nie wyschnęli i z głodu też nie umarli, więc spokojnie, przyjeżdżajcie do Meksyku, warto. Mamy Jasiek jakiś rum? Nie ma. Ale mamy jakieś mniejsze nalewki. Nie,
no trzeba znaleźć jakiś rum po prostu. A, jest, ale czekaj, tu są nawet tequile jakieś gdzieś. Mamy czy nie? Tequile mamy. Ale żeby nie było, mamy też akcent polski. Jak zwykle, wszędzie na świecie, gdzie byście się nie wybrali, zawsze wyborową znajdziecie. Także spoko. Nie umrzecie. Dobra, kończymy, bo musimy tutaj ważną decyzję podjąć. Jeszcze rzućmy okiem, tutaj dzisiaj impreza się zaczyna wieczorem, ale ekipa się już zbiera powoli. Które my to mamy? 11 chyba jest, nie? Jasiej, która ta godzina? Nie wiem. 11? Pracy. 11.30. 11.30. Zaczęło się. Dziewczyny rzuciły się na lody, podobno najlepsze w Meksyku. W jakiejś lodziarni na rogu. Jesteśmy na dzielnicy Kaje, co? Jakiś taki dziwny. Podobno tu jakaś bohema mieszka. Przejdźmy się, zobaczymy co tu jest. Wczoraj to była w nocy transmisja w telewizji, właśnie z tego miejsca. Kaje Kan to się nazywa ta dzielnica. No, no to już mamy po prostu pełną jasność. Ludzie w kolejce stoją, żeby się dostać do środka, do parku. Tak to jest właśnie, pięknie. Kolorowo i przyjemnie, no. Także trochę tu inaczej ten obchodzą Dzień Wszystkich Świętych. Ale też pięknie. O, tu pan prosto z serialu. Więc dzisiaj nie obejrzycie na Netflixie niestety. No bo aktorzy są już tutaj. Pozdrawiam. To ja ci namrysuję. No i to jest ta dzielnica właśnie. I tu się coś dzieje cały czas, więc jak będziecie kiedyś w Meksyku, no to musicie tu wpaść na ten Kaje Kan. Bo naprawdę warto. A zwłaszcza w czasie jakichś świąt, no bo wtedy jest kolorowo i wesoło. Dobra, Jasiek, idziemy szukać tego soku. No chodźmy. Ja się czuję odwodniony. Tutaj chłopcy będą skakać zaraz. Tłok jest dzisiaj fest, nie wszyscy się dostali do metra, także mają pecha, my wychodzimy. Jeszcze dwie stacje i jesteśmy na Zocalo. Tu już jest tak. Dzisiaj jest ogniem. To już dzisiaj metrem nie jeździmy, nie? Bo jest taki tłok, że się nie da. Można nie wysiąść i pojechać dalej. Prawie nie wysiadłam. Także, ale jeszcze dwie stacje, jesteśmy na Zocalo i walczymy dalej. Ja się nie poddawaj się, trzymaj nerkę. Zmierzuję tutaj porządku. Pytanie, czy wyjdziemy z tego metra na Zocalo, czy tam nie będzie takiego tłumu, że nie wiem. Nie, no tam będzie dzik. Nie, jest szansa, że wszyscy tam będą wychodzić.
Ale nie, że nas wiesz, jakby na górę nie pójdą. Także jak będziecie chcieli sobie pojeździć w Meksyku w mecze, to warto. Naprawdę warto, bo jest fajnie. Święta i dobry rok. Iha! Zamówiliśmy tutaj w przetargu takie pyszne jedzenie, ale słuchajcie, no było niestety zimne, okazało się niepyszne, znaczy pyszne, no normalne było, tylko zimne i no i tyle. I następnym razem, jak będziecie gdzieś przechodzić po takich budek, no to nie dajcie się tak szybko złowić, no bo myśmy się za szybko złowili tutaj. A może inaczej, za szybko żeśmy się zrobili może. Nie, to już źle dobrze. Dzisiaj w parku nie będzie ławki wolnej podobno.